dyplomy za udział oraz drobne nagrody i dyplomy za pierwsze 3 miejsca. Tak, także jeśli kogoś wyczytam, to bardzo proszę podejść i wybrać dyplom i dostać na środku. Słuchajcie, chciałam również podziękować pani Sandrze Schnabel, naszej nauczycielce języków obcych, języka angielskiego i niemieckiego i hiszpańskiego, ale może niemiecki wkrótce, może nie przesadzam, kto wie, pani Sandrę stać na wiele. Wszyscy oczywiście wiecie, że pani Sandra jest absolwentką tej szkoły, jest absolwentką liceum o profilu ścisłym, matematyczno-fizycznym, ale wtedy jeszcze pamiętam, tak? To chcę wam powiedzieć jaką ciekawostkę, taką rzecz, myślę, że się pani nie obrazi na mnie, ale pani Sandra chodziła do liceum, gdzie jeszcze uczyliśmy według starej podstawy programowej, a więc przez wszystkie lata były przedmioty ogólnokształcące, te, które wybieracie teraz na początku, tak? Czyli pani Sandra uczyła się razem ze mną, tak? Czy ja panią Sandrę uczyłam w tym momencie biologię przez wszystkie lata szkoły, przez 3. I słuchajcie, w momencie, kiedy robiłam jakąkolwiek formę sprawdzającą, sprawdzian, to żeby nie robić szablonu sobie do sprawdzianu, to czyją pracę najpierw brałam sam. Powiedziałam, że Sandra tę pracę napisze prawie bezbłędnie, albo i bezbłędnie. Tak? Mogą sobie coś tam dopisać, inne wersje, a ponieważ ma przepiękny charakter pisma, w związku z tym było to czytelne i było to zawsze na wysokim poziomie. I ten poziom pani Schnabel utrzymuje i bardzo się cieszę, że pomimo tego, że mamy jednak pewne ograniczenia, jeżeli chodzi o nauczanie języków obcych, prawda? Bo na początku język hiszpański miał być językiem do wyboru na poziomie podstawowym dla uczniów. W tej chwili no, już drugi rok z rzędu mogą być ograniczenia, ale tym bardziej cieszę się i myślę, że wszyscy doceniamy to, że pani Sandra deklaruje uczenie języka hiszpańskiego dla chętnych uczniów w ramach zajęć pozalekcyjnych. To też jest bardzo ważne, a więc nadal ta oferta w tej szkole języka hiszpańskiego jest. Cieszę się również, że pani Sandra ma taką dużą grupę wsparcia, co widać dzisiaj, jeżeli chodzi o język hiszpański. Natomiast umiejętności inne również są ważne, bo tak patrząc na stronę szkolną, widzę, że również mogliście się wykazać w znajomości kuchni, tak? Hiszpańskiej. Miałam okazję spróbować również. Zjadłam bez obaw, nie obawiałam się, że taki zapach będzie na moje życie, także było smaczne i inne. A więc spotkaliśmy się po to, żeby pogratulować waszej nauczycielce, tak zdolnych uczniów, tak? I wam wszystkim, że mieliście chęć, odwagę. W związku z tym brawo dla was i teraz przechodzimy już do... Dziękuję bardzo za miłe słowa. Ja jeszcze zapomniałam powiedzieć, że to jest wychowawca pani bo to też powinna wspomnieć. Pana Rabinowski, wychowawca pani Schnabel. Wiedzieliście o tym? Nie. Proszę. Marta Bogacz. Za udział w szkole w Opusie. Tak, Dawid Barbara za udział w Opusie. Gratuluję ci, jesteś uczniem gimnazjum, tak? To ci gratuluję i mam nadzieję, że mam być nosi. Kornelia też nasza gimnazjalista. Jeszcze ta klasa. Gratuluję bardzo. I wszystkiego dobrego, bo trudny wybór przed wami, tak? Wszystkie z trzeciej klasy? Nie. Karolina Borek. Nie ma. Jagoda Jagodzińska. Jagoda Jagodzińska. Druga czy trzecia klasa? Marcelina Hereć. Marcelina, gratulacje. Druga czy trzecia?
już szkoła ponaddywizjonalna. Klaudia Kiela. Gratulacje. Patryk Zaborowski. Liczymy na rozwijanie zainteresowań. Ja myślę, że pod kątem podróży, tak? Hiszpania się nam marzy wakacje, co? Andrzej Wieczorek. Chętnie się wybiorę, słuchajcie, jakby ktoś miał wolne miejsce. Tomasz na czym jest. Tomasz. Pierwsza klasa, tak? To było specjalnie. Maciej Krzyżanowski. Też pierwsza klasa. No niektórzy z was byśmy jeszcze zostawili. Weronika Płaska. Też można być pierwsza klasa. Tak? Gratulacje. Jestem w trzeciej klasy. Michalina Kubidura. Jest Michalina. I również. Dobrze, Marcin Nowacki. Marcin we trzecim pogawę. Kacper Fach. Nieobecny. Roxana Kasprzyk. Zadana w zajęć pozalekcyjnych. Pierwsza licealna, także życzę wytrwałości. Oliwia Kamborska. Oliwia nieobecna dzisiaj? Nie, jest. Ja i dla Oliwii również ogóweczek, ale poproszę, żebyś sobie sama zabrała. Dziękuję. Teraz chciałabym dodać, że od teraz to było 10 miejsce, tak? I teraz będzie 9, 8 i tak dalej, i tak dalej. Pozostałe miejsca były w kolejności losowej, także proszę się nie przejmować. To był pierwszy wyczytanie, nie był ostatni. Czyli czołowa dziesiątka, dziewiąta. Dziewiąta Sylwia Numer, dziewiąty miejsce. Ex-Expo, Sylwia Numerzyca. Sylwia tak samo. Ósme miejsce Kinga Kudała. Kinga, gratulacje. I ołóweczek. Angelika Pawlak. Angelika, to już mamy pan ma. Siódme miejsce. Ja też mogła pierwsze jeszcze dostać. Dziękuję. Tomasz Jans. Nie ma Tomka. Tomek jest uczniem gimnazjum i zajął szóste miejsce, także... przekażę później na lekcji, niestety. Natalia Smetała, miejsce piąte. I Martyna Kuśla, miejsce czwarte. To jest to najgorsze miejsce, okropny podium, o głos. Teraz słuchajcie, miejsca z drobnymi nagrodami. Miejsce trzecie Aleksandra Maćkowiak. Ola, gratulacje. Jeszcze? I? Tutaj od mojej strony, czyli trzecie. Tak, co? Miejsce drugie Iga Fryza. Kuchni hiszpańskiej, mam nadzieję, że się przyda. Już wiemy teraz na kolację zapraszam. I ogromne gratulacje dla Klaudii Rytnik za miejsce pierwsze ponownie. Czyli Klaudia już może na te wakacje do Hiszpanii z Aleksandrą? Nie radę? Oczywiście, że już była. Już była. To już wiemy. Jeszcze raz serdeczne gratulacje dla wszystkich uczestników. Mam nadzieję, że się widzimy z większością za rok na konkursie. I teraz chciałabym jeszcze zaprosić do wspólnego zdjęcia. Wszystko.